jak się idzie do klubu, jeżeli chce się pracować w takim klubie, to trzeba jakby sobie pewne kryteria postawić, co się chce osiągnąć, żeby tam nie zostać na dłużej, no bo to nie ma sensu. Są dziewczyny, które zostają na 2 lata, 5, 10, 20 i co potem? No, zostają z tak zwanymi starymi stripteaserkami bez żadnego pomysłu na życie. Więc jakby, jeżeli jakakolwiek dziewczyna się zdecyduje, co wcale jakby nie polecam tego typu pracy. Natomiast jeżeli już chciałaby spróbować, no to powinna wiedzieć, żeby nie przesadzać z alkoholem przede wszystkim. Żeby nastawić się na to, ile chce zarobić. I tyle. Ale nie polecam takiej pracy. Nie polecasz takiej pracy? Nie polecam takiej pracy. To jest ciężka charuwa. Jednak. Jednak, oczywiście. No przede wszystkim trzeba nauczyć się tańczyć. No. A taniec na róże jest mega wyczerpujący, ale po nim jest bardzo fajne ciało. A powiedz mi, jak właściwie trafić do takiego miejsca? Czy to po prostu się przychodzi do takiego klubu, czy się znajduje ogłoszenie? Jak to wygląda? Ja zanim zdecydowałam się pracować w tym klubie, a nie innym, byłam w kilku innych klubach. I jakby porównywałam, patrzyłam, na czym ta praca polega, rozmawiałam z menadżerami. No i wybrałam klub Playhouse, ponieważ mi się on wydawał taki elegancki. Elegancki, z dobrymi gośćmi, nie... No tak mi się wydawało, że to jest w miarę fajny klub. No i przede wszystkim nie trzeba się rozbierać zupełnie do naga. Więc jakby to było to, co zaważyło na mojej decyzji. A powiedz mi, jakie są stawki tak naprawdę w tej branży? Teraz to ja już nie wiem, jakie są stawki, bo ja już trochę wypadłam z obrotu. Natomiast jak ja pracowałam, to za taniec się otrzymywało 100 zł. Za taniec. Więc no, to jest dużo pieniędzy. A ile można było zrobić tych tańców w ciągu wieczoru? Różnie to bywało, bo czasami jest tak, że nie ma gości w ogóle, więc nie zarabia się nic, a czasami można było wyciągnąć i kilka tysięcy. Są dziewczyny, które wyciągają po kilkanaście, ale to już są niezłe dziewczyny.